Pierwszy raz jestem w jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To jest dla mnie ogromny zaszczyt zasiadać z takimi tuzami. Strasznie lubię to miasto i kocham ten festiwal i lubię obserwować ten proces, kiedy przyjeżdżają tu artyści i zakochują się w tym miejscu i w tym festiwalu. I bardzo mi pasuje klimat tego i miasta, i tego festiwalu, że tu jest tak, że tu jest prawdziwe święto filmu, święto kina, że ten festiwal robią pasjonaci. Oceniamy filmy, mamy wybrać film, który w pewnym sensie najbardziej nam się podoba, jest najlepszym, najlepiej zrobiony, najlepsza fabuła i tak dalej. Mamy spotkania, przyznajemy nagrodę jury młodzieżowego. Profesjonalistą nie jestem, więc nie patrzę na grę aktorską tak jako taką, tylko patrzę bardziej na fabułę i na sposób jej przedstawienia. Prezydent cię lubi, nagradza, odwozi do domu służbowym samochodem. Podrywa mnie, nie widzisz tego naprawdę. Ale fakt, że on cię lubi, może pomóc. Przecież nie ma w tym nic złego, że mu się podobasz. Marysiu, ale jesteśmy sobie bliscy. Nic nas nie łączy poza pracą. Nie wyrzucisz mnie w ten sposób. Bardzo mi się podobał. Jestem mile zaskoczona, że to nie taka opowiedziana historia o tym, że był gwałt, że to się urzędnik dopuścił, tylko właśnie taka czysto ludzka relacja. Na początku wydawało mi się troszeczkę nużące, ale później wciągała ta historia zdrady. Przede wszystkim historia dwojga ludzi, którzy się wreszcie znajdują na tym, że tak powiem, świecie. Trafiona historia, tak? Może być odzwierciedleniem tego, co komuś może się zdarzyć naprawdę. Bardzo ciekawy film, taki poruszający, a jednocześnie i smutny, ale z optymistycznym zakończeniem, takim radosnym. Także można się wzruszyć, ale również nie dołuje tak ten film, bo daje taką szansę tym ludziom, prawda? Ta miłość zwycięża.